Dzień dobry, Piotr Mura z tej strony. Dzisiaj gościmy w domku u murarek. Jak widać na filmiku, troszkę się ich wykluło, wygryzło. Początki były kiepskie, było bardzo, bardzo mało, było chłodno. Dzisiaj już jest fajna pogoda. Dzisiaj już żółw w interesie jest. Jest ich tu coraz to więcej. Za chwilę jeszcze przejdę przez ogród, pokażę wam co kwitnie. Gdzie ewentualnie murarki mogą sobie odwiedzać i co. Także jest już ich, nie wiem, tu może z 15 sobie lata, większe, mniejsze. Ostatnio widziałem seks murarek, także jest nadzieja, że będą zapełniały te wszystkie rurki. Także idziemy dalej patrzeć co kwitnie, gdzie murarki mogą sobie żerować. Tutaj mamy wiśnię, którą przecinałem na wiosnę. Pięknie kwitnie, za nią ta wuła szara, przepięknie kwitnie. Tutaj mamy czarną porzeczkę, też była przesadzana, śliwa jedna, no i śliwa druga, ta już właściwie jest przekwitnięta. Idziemy dalej. I tutaj mamy forsycje, trzy duże forsycje, które nigdy nie były cięte, więc po przekwitnięciu zostaną przycięte, żeby mogły nowe przyrosty odbić. Jeszcze taka ciekawostka, na wiosnę powiesiłem cztery budki dla sikorek i dwie budki dla szpaka. Dzisiaj sprawdziłem, szpaki, no to widać, że mają młode. Budki są zajęte, natomiast jeśli chodzi o sikorki, no to w dwóch budkach siedzą sikorki na jajkach, czy tam na młodych, na jajkach raczej jeszcze, a w dwie są puste, także te dwie, które są puste, może powieszę gdzieś indziej, albo po prostu zostawię w jednej. Troszeczkę widać ślady bytności sikorek, bo jest coś naniesione, ale nie ma gniazda, więc idziemy dalej. Tu jest budeczka, w której sikorka jest, siedzi na jajkach, albo na młodych raczej jeszcze nie, ale na jajkach, czyli ta druga. Tu mamy dereń. Pokażę wam co jeszcze kwitnie, pójdziemy na magnolii, bo kwitnie przepięknie. Rododendron biały, kremowy. Tam jest fioletowy, berberysy. Tutaj jest pięknie rozłożony wiąz holenderski. Dopiero zaczyna puszczać pąki. Tutaj mamy azalię, cis. Znowu rododendrony. I tutaj zobaczcie. Nasza magnolia, która pięknie kwitnie w tym roku. Ma bardzo dużo kwiatów. Tutaj ta wuła szara. Z tyłu jeszcze za tą wułą szarą też jest magnolia biała. Powoli przekwitła. Tutaj mamy trzmieliny. Trzeba je jeszcze przyciąć, uformować trochę. I tu mamy jeszcze trzmieliny. Żonkile przekwitnięte poszły do wazonu i tam mamy ta wułę szarą, znowu pięknie kwitnie. Tutaj jest azalia obok ta wuły. Tu mamy czerwony berberys. Pod berberysem siedzi sobie kotka. Leży. Tu mamy wierzbę, obok wierzby krzewuszkę, a tutaj na razie jeszcze bez liści buk. Pokażę wam go później, jak będzie na wiosnę, raczej bliżej lata, jak puści
liście, bo zaczyna je puszczać, jak wygląda. Jest po prostu przepiękny. I to tyle z ogrodu na dzień dzisiejszy. Chciałem wam tylko pokazać, co kwitnie, co się ewentualnie dzieje. Dzięki za oglądanie. Dajcie łapkę w górę. Komentujcie. Dzięki jeszcze raz. Cześć.